Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. To już jest 24 odcinek z naszego Reignite King League of Legends Story. I tak, ostatnio skończyliśmy. Bodajże mieliśmy iść do ogrodów, prawda? Akademii. Tak. Od razu wam mówię, przepraszam za mój głos taki dosyć dziwny, ale niestety mam takie dosyć mocne przeziębienie, przynajmniej tak mi się wydaje. I no, nie czuję się zbyt dobrze, no ale nagrywać trzeba. Dobra, jak to wszystko wygląda? Tu mamy książki. Tu mamy skarb, tylko do tego skarbu będziemy pewnie musieli się jakoś przedostać pływając. Mamy tutaj wyjście na gaj, skarbiec gigantów. A nie, to pewnie jakoś tutaj, tędy będziemy szli. I do składnicy kamiennego jeziora, dobra. Czyli tak, pójdziemy tędy. Potem pójdziemy do skarbca. I dopiero potem się rozejdziemy gdzieś. I już słyszymy. Kurde. Więcej istot mgły. To wygląda na silne. Kto by pomyślał, że cienie mogą budzić szacunek? Po prostu podążaj za mną. Nie zabijesz tego, czego nie widzisz. Wow, mamy mechanikę skradania się. Możesz wykorzystać zarośla, aby się ukryć i przekrać obok wrogów. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy, bo nie chciałem z nimi walczyć. A jak nas zauważył, co wtedy? Uhuhu. No, notatki to ja nie odpuszczę. Ja to im wpierdol spuścił, wiecie? Tyk, nie ma mnie. To tylko twoja halucynacja z głodu. Z głodu duszy. Ej, ale tego to ja bym zabił, wiecie? I tyk do krzaka. O kurwa. Jezu, dobra, mogłem tego nie robić. Mogłem tego nie robić. Co ja zrobiłem? God, please, no. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ale ja zrobiłem głupotę. Chciałeś mocniejszej walki, to masz. To było głupie z mojej strony. O, fuck. O, fuck. Na dno z nimi. Dobra, wpadło zatrucie. Nie no, Braum, ty musisz dostać się z tych pierdziel. Ale mnie to zaboli. Jezu, jak on walnie tym większym ciosem, to ja nie wiem, co zrobię. 954. Dobra, zabijemy go. Zabijemy go, bo jeszcze pajki my zatukujemy. Tylko tak, tego przydałoby się odepchnąć. A Brauma tu nigdzie nie widzę. Jezu, ile one napieprzają. Jeszcze szansa na kryta, naprawdę? 326. Nie są niezniszczalne. Nie no, ja muszę coś wymyśleć. Nie wiem, tarczkę sobie dać. Kurde, odepchnąłbym, ale już ja nawet nie muszę w sumie, no bo tamten już dostał buffa. Ciężka to walka. Cierpliwość. Na pewno dam sobie tarczkę. Kto następny? O. Bolesne to było. Było bardzo bolesne. Tego krwawienia nic. Uwaga! Nawet nie mogę zbytnio atakować, bo muszę się bronić przy okazji. To ja zrobiłem, ale zrobiłem ponownie kartki. Ja muszę przeczytać. Inaczej sobie nie opuszczę. Dobra, Clarity wpadło. Jeszcze krytyk, kurde. Dobra, natychmiastówka. Teraz rozumiem, dlaczego. Dlaczego oni tutaj to zrobili jako cel ukrywania się.
Wszystko teraz rozumiem. Moja tarcza cię uwolni. No nie, no musimy to w ten sposób nawalać. Inaczej tego nie zrobimy. Wiecie co, ja bym się uleczył. I to tak grupowego oczyszczenia, czy nie oczyszczenia. Ej, nie ma tego? Kurde. Nie ma tego. Możemy tylko dawać pojedynczo. Weź, zgiń. No ale inaczej tego nie zrobimy. O, fuck. Nie ma już tamta. Dobra, ma już tamta i dajemy znów poro. Na co cię stać? Musimy chronić naszych DPS-ów. No lipa trochę, że... Moja pierdzielę. Dobra, znów krytyk. Szkoda amunicji. Tylko zabił. O Jezu, zabili nam Brauma. W sumie nie trzeba. Możemy ten mniejszy sobie zużyć. No ale musimy tego Brauma odzyskać. Kurde, aleś ty mocny jest, no. Jakieś jeszcze nam się jednostki mocne trafiły. On zaraz będzie atakował, nie zabijemy go w trzech ruchach, nie ma opcji. Nie zabijemy go w trzech ruchach, a zaraz możemy stać jeszcze kolejne jednostki. Do ulta nam brakuje jeszcze trochę, no właśnie teraz, kurde. Musimy to klepnięcie zrobić. Jakąś potkę. Braum się broni, tak? Dobra. Idę w ten sposób. Liczę, że nie użyję tej super umiejętności. Jak użyję super umiejętności, to będzie lipa. ...248, pcha do przodu, 444. No Braum musi go wziąć na siebie, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, niestety. Braum, dajesz, wytrzymasz to. Jeszcze jeden atak. Dobrze. Braum też się męczy. Wiem, Braum. Dobra, wygrywamy to, ale kurde, ale to było ciężkie. Ale ta walka była ciężka. Dostali, na co zasłużyli. My się teraz nie doleczymy. Ale ile pedeków, wow. Mglisty osad. Szczątki potężnej istoty mgły. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Powiem wam szczerze, że nawet nie dostaliśmy takiego łomotu z tym bossem. No dobra, ale najpierw to ja się uleczę. Oj, tak. Grupowego uzdrowienia. Redni eliksir, to możemy na Brauma dać. Dobra, w miarę jesteśmy cari, ale naprawdę to było złe. Spoczywaj w pokoju. Duchy znów są niespokojne. Słyszę, jak wyją w oknach, ale po naszym ostatnim spotkaniu podczas Harrowing wiedzą, żeby ze mną nie zaczynać. Tak naprawdę kłopoty zaczynają się, gdy cichną. Kiedy słyszę stukot kopyt i grzechot łańcuchów, nawet ja nie wyściubię nosa.
Gaszę ogień i idę szybko spać. Zwracam się do ciebie w najgorszą noc, gdy wołania i krzyki umarłych są jedyną rzeczą, którą mogę usłyszeć. Wiem, że dawno cię pogrzebano, ale wciąż mam nadzieję, że nie pochłonęła cię czarna mgła. Nie chcę któregoś dnia celować do ciebie z broni, mimo że wiem, że to tak naprawdę ciebie by tam nie było. Zdaje mi się, że los drwi sobie ze mnie prawie każdego dnia. Wciąż mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, ale niezbyt szybko. Wiem, że wciąż gdzieś tam na mnie czekasz. Spoczywaj w pokoju. No nie! 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 No, dziewczyna, głupco! Nie! Nie! No nie! Naprawdę? Znów z nimi walczymy? Jest porąbani. Czy ten pierwszy atak to jeszcze nie jest taki zły? Prawdziwy ból nie przemija. Ale ten atak AOE to jest po prostu, no po prostu, że jest porąbany. To jest porąbany. To jest porąbany. Nie brałem broni. Bajkiem muszę jakimś cudem wchodzić w tą niewidzkę. 237, ja pierdzielę. 326. To jest nienormalne. Krytyk. Nawet nie musiałem. Znów super umiejętka. Jak zaraz walnie tym OE znów, będzie problem. Wiesz co, Pike? Ja ci dam ukrycie się. Bo my w ogóle z ciebie nie korzystamy, jeżeli... A, ty masz dodatkową turę z tego! Czyli co, nie ma czasu regeneracji, to po prostu jest, że nie jest kastowana, tylko od razu przychodzi i masz następną turę? Czy jak ja bym to wiedział, to byśmy inaczej to rozgrywali. Dzięki temu mogę wchodzić, o, bez problemu jeszcze w niewidzkę. No, to se miałem niewidzkę, 434 DPS-a. Ja pierdzielę. Że klepnięcia jeszcze nie ma. Mewka jest fajna, ale jest problematyczna pod tym względem, że no jeżeli zostanie celem ataku, to schodzi na hita. To jest u niej problem. Jednak ta Eloi by się bardziej przydała, powiem wam. Jakoś Pajka nie czuję. Może jest to samo co z MF-ką, ale jakoś jego nie czuję. Dobra, tu już było krepnięcie. Zwalimy po raz kolejny. I tak raz jeszcze zaatakuję. Dobrze, ale to idzie tak czy inaczej na Brauma. Braum w gotowości! Braum, wszyscy tłuczemy. Fajkulcik. Dobra. Jakoś to poszło. Mewka kończ. I dobrze, że sobie to zrobiliśmy, bo zadało tylko 1000 stanie całe. Ale naprawdę, tak nas chapsów wycięli, że to szok. No przynajmniej trochę pedeków nazbieramy. Ale że on widział nas w tych zaroślach, to jest po prostu skandal. To był skandal. Dobra, tych pomniejszych trochę użyjemy. Tylko nawet overhealowałem. No był jeszcze skarb. Ale jak się znów wpierdzielę, to będzie problem. Jakoś powiem wam, że... ciężka mechanika. Kapitan szaleństwa krwi. Fajnie.
Ale już teraz nie chcę ich atakować, bo tutaj już w sumie nie mam co zbierać nawet. Oni sobie idą, ja już walczyć nie chcę, już za bardzo w pierdziel dostałem. Ale i tak dwóch wytłukliśmy, więc nie jest źle. Tu będzie ciężko się przedostać. Albo idziemy prosto. Wiecie, bo tu coś było, coś było. Nie, nic nie było. Dobra, poczekajmy, aż on sobie tędy przejdzie. Sami przejdziemy tędy. Tam nic na pewno nie było, nie było. Więcej tych będzie, naprawdę? No nie. Jest dorośla, to nic dobrego, nie znaczy. Chwila. O co chodzi, przyjacielu? Ten płaszcz nosiła osoba, która mnie najęła. Ta, która zniknęła w Bilgewater. Pachnie kwiecie. Bardzo ładnie. Byłem jej przewodnikiem, obrońcą. Nadal jestem wobec niej zobowiązany. Dałem jej słowo. Słowa, więzi są dla nas wszystkim. I tym razem dotrzymam danego słowa. Tu się w pełni zgadzamy. Co do ostrza, także jak widzę. Moje jest za długie, nieporęczne. Ostrze nigdy nie zawodzi. Jego właściciel owszem. Ale Pike naprawdę ma tutaj problemy z tymi tekstami. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy to w następnej łatce jakoś polepszą. No by tak właśnie było. I tu już widziałem jakieś pająki. Duże pająki. Jeszcze jakieś inne. O Jezu, nie. Ja tu nie chcę iść. Bram 70 many, dobra. Powinno starczyć. No kurde, i ty znów tu? No musimy tam przejść. Ja nie odpuszczę tego skarbu. Nie odpuszczę go. Chyba będę musiał odpuścić. No dobra. Trudno, bijemy się. No tylko jeden. Bez obaw, mam ze sobą poro. Tylko jeden, więc nie jest źle. Bronimy się. Utłuczamy dziada. Zabiłem trzech na raz takich jak ty, cwaniaczku. Ale te istotki są ciężkie. Wiecie co? No w sumie nie. Użyjemy na tylko stówki jednej. 10-12 nam wpadnie. 12 sztuk przeładowania. Sztuk. Mam 12 punktów przeładowania. Fajne jest to, że jak walimy sobie tym klepnięciem z zwykłym atakiem, ładuje nam 15 punktów, więc lecimy many tylko 5. I mamy w sumie jednego killa. Dobra, to powinno być git. To on leczenie dostanie, prawda? Kurde, 354. Pike niby też, ale... Co z tego? Łap przylęte. Dobra, jeszcze raz. 589. Tu jest ta krytyka. No to nic nie da. Nie, dobra, inaczej to zrobimy. I tak to nic nie da na razie, więc... Aż się raduje. Chyba, że krytyk wpadnie. Lewka, kurde. Ale... Ucztujmy! To jest po prostu miód na moje oczy. To, co ty odwalasz tu z tymi krytami. Ile ty masz w ogóle na kryta? Bo aż ja się dziwię, że ty masz takie walnięcie krytyczne. Ile ty masz? Ty masz 5% na kryta. Ty z umiejki chyba coś masz, prawda? Zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 24% przeciw klepniętym celom, właśnie. Czyli tu już mamy 30% prawie.
Czyli tu już jest prawie 30%. No w ogóle mamy po jednym punkcie do każdego z naszych sojuszników. No i sorki moi drodzy, zaraz skończyło mi się miejsce na dysku. Jeszcze przypadkowo wyciszyłem sobie mikrofon. Ja już nagrałem 5 minut w sumie tego materiału i dopiero zauważyłem, że jest wyciszony. Więc tak, tutaj niestety nie przejdziemy. Niestety nie przejdziemy, bo znaki na tych drzwiach pochodzą ze starego, zapomnianego już języka. Są nieczytelne i dziwne. Niestety nie mamy jak zmienić na Iloi. Będziemy musieli się tu wrócić niestety. A tędy już nie chcę przechodzić, bo byłoby ciężko. Dodatkowo wykonałem jedną walkę z pająkami, ale to naprawdę trwało ze 2 minuty. No mówię, ten materiał nie trwał dłużej niż 5 i to razem z tym przejściem tutaj i gadaniem i czytaniem. Więc nic w sumie nie straciliście, no oprócz tej jednej walki, ale ta walka była i tak low. Jeżeli coś, to mogę ją na szybko wstawić, ale to tak na końcu już będzie. No i właśnie ta walka była tutaj. I otwieramy skrzynkę. Dobrze, przed otwarciem skrzynki się ogarnąłem, co tam było. Nie tak z tym wszystkim. Ogólnie pająki nie są jakieś mocne, więc luz. Nie wiem, co jest to w sumie. Dobra, bunt nam wleciał. Może nawet nie będziemy musieli się dowiadywać. Przynajmniej taką mam nadzieję. One są połączone. Dobra, co tutaj jest dalej? Tu jest książka i skarb. Odwrócisz się? O. Dziennik Jonathana, 2 z 9. Po raz kolejny cierpi przez swoją wolę życia. Przepłynąłem ledwie pół mili i zostałem zaatakowany. Śluzowate kończyny chwyciły mnie za nogi i byłem zmuszony ratować się ucieczką. Próbowałem dźgać morską toń, jednak włócznia niczego nie trafia. Wtedy pojawiła się zjawa. Okropny demon, który zawładnął moim umysłem. Gdy ośmielałem się zajrzeć za burtę, czekała na mnie, przyglądając mi się w moim własnym odbiciu. To nie była moja twarz, a twarz ohydnego potwora o głęboko osadzonych oczach, całkowicie pozbawiona ust z kępkami włosów. Gdy niemal mną owładnęła, wpadłem do wody. Była mroczna i lodowata. Wraz z ostatnim oddechem rzuciłem się na brzeg. Nie wiem, jak długo płynąłem, ani jak długo spałem. Muszę jeszcze chwilę odpocząć. Jonathan Timlake. Dobra, i teraz pewnie jak skończymy, to z automatu będziemy mieć walkę. O, może mi się uda? Nawet mi się udało. Dobra, zebraliśmy tutaj tą książkę. Musimy iść tędy. Ale ja bym wolał się przejść jeszcze tutaj, bo to jest kolejna książka i dwa skarby. Nawet dwie książki i dwa skarby. Ej, Pike. Zatakuj tego chochlika. A, to jest nieatakowalny. Przy starożytnym grobie unosi się zjawa. Mamo, tato, krztusi się między kolejnymi szlochami. Mówi zdecydowanie dziecięcym głosem. Tysiąclecia pełnych rozpaczy łez wydrążyły kanaliki w skale wokół niej. Porozmawiaj z nią. No, co się dzieje? Mamo, wiem, że kazałaś mi nigdzie nie ruszać się bez amuletu, ale ja nie mogę go znaleźć, nigdzie go nie ma. Zrozpaczona zjawa wraca do milczącego łkania. Zapytaj, gdzie ostatni raz go widziała. Nie znajdziemy twojego amuletu, jeżeli nie powiesz mi, gdzie on jest. Pamiętasz, gdzie go ostatnio zostawiłaś? Już zostawiłem go w lesie. Pamiętam głaz, drzewa i pająki. Gdzie on był? Gdybym tylko mogła... Nie jest jasne, czy odpowiada na pytanie Miss Fortune, czy mówi do swoich myśli. Wygląda na to, że amulet musi być gdzieś w lesie. Tam, gdzie roi się od pająków. Obiecuję go odnaleźć. Bez obaw, znajdę ten amulet. Tato, jesteś tu? Zwróć duchowi dziecka jego zaginiony amulet. Ja już go chciałem tłuc. Nie jedzcie ryb. Dlaczego nikt mnie nie uprzedził? Jacha, kazali zabrać prowiant na dłuższą podróż, ale nie wspominali, czego nie jeść, jeśli się zgubię. Nikt nie powiedział, Marty, nie tykaj ryb z tych dziwnych bajor na wyspie. Pewnie, przyglądałem się im siem. Niektórym strasznie świecą się gały, a wnętrzności mają strasznie dziwne kolory. Ale nie takie rzeczy się jadło, co nie? Całe życie trudnię się żeglugą w Bilgewater. Aż się mroi od zmutowanego tałataństwa. Poza tym, jak miło skwierczała, ale teraz ciąży mi w brzuchu jak ołów. To chyba koniec. Dajcie mi dobrą kotwicę i upewnijcie się, że nie wypływam na powierzchnię. Biada mi, biada.
Jeśli tego nie możecie zrobić, to chociaż powiedzcie temu potałochowi z kła wieloryba, co się ze mnie śmiał, żeby się chrzanił. Jezu, naprawdę, to jest taki ciężki język. Ja wiem, o co chodzi, że to ma być taki akcent pseudo, ale to tak się ciężko czyta. To się naprawdę tak ciężko czyta. Dobra, tu już mamy zrobione. Musimy teraz przejść tam po lewej stronie. No, tylko tak bym chciał to zrobić, żeby nas nie zaatakowali. No, no chyba się tak nawet nie da. No i dupa, mamy walkę i to dosyć mocną. Szybko cię zabiję. Oj. Nie chciałem tego. 420, 273. Uff. Czy znów mi zaatakował? Czemu ty mi to zaatakowałeś? Cofnij! No kurde... Co ona użyła? Nie wiem, co ona użyła, naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Aha, nie tego, co chciałem. Świetnie, dzięki. Bardzo mi się przydała ta umiejętność. Jeszcze pajk dostał po gębie. No jeszcze mgliste bomby się aktywowały. Świetnie. Nie to. Natychmiastowe. Niezłomność. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pajk dostał jeszcze raz. No, nie chcę go leczyć w tej chwili podkami. Dar bunt. A bunt to robi. Następny atak zadaje 13 punktów dodatkowych obrażeń magicznych przy każdym trafieniu. To może nie być głupie. No ale nie walnę tego w ten sposób. Muszę to zrobić w ten sposób. Inaczej się nie da. On zginie zaraz sam. Aż się raduje. Tą podpalenie nie wpadło. Nie wiem, czemu mu podpalenie nie wpadło. Dobra, krytyk wpadł. 300 tarczki, świetnie. O kurczę, czyli tak, rykoszet nie działa, jeżeli jest pustka na środku. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Czy ty nadal masz tego perka? Nie, nie masz tego perka już, więc możesz być normalnie. Ale możesz również wejść w aleję. Oczyściłeś się, masz turę kolejną. I walnij z opakowanym ostrzem jeszcze raz. Mewka ma 30 many już tylko, więc trzeba też uważać na to. Dobra, ty walnij kotnięciem. A czemu cię wyrzucił z tego? Jezu, ale zwaliłem. Dopiero teraz zauważyłem, co zrobiłem. Nie chciałem tego użyć. Nie chciałem użyć szybkiego ataku. Nie chciałem użyć szybkiego ataku. Powinno go podpalić. Zechciałem użyć tego. Ale Nur miał nie mieć... Nie rozumiem. Albo ja jestem zaspany jeszcze, bo nagrywam to rano. Albo nie rozumiem. Nie, no to jest co? Ja użyłem tego. A, chciałem użyć tego. Dobra, walimy świetlika. Dobra, już nie ma już tamta. Braum już nie ma taunta. MFK już możesz w sumie przygotowywać sobie tego, tą umiejkę. To będzie 273. Teraz będzie Braum, rozumiem, tak? Zwarta i gotowa. Dobra. Idzie tu taunt. I idzie jeszcze zwykły atak.
Teraz powinnaś już zabić. O właśnie. To było bardzo mądre zagranie. Teraz Spike, twoja kolej. Tylko to i tak nam nic nie da. Ale jest szansa, że MF-ka dobije. Dobra, te drzewce chyba nie są aż takie straszne. I Pike kończy. No, to na jeden kill w sumie walnąłeś. Ładnie. Przyminęło. Zwalą. 43 PD, zaraz 16 poziomy. Dobra, moi drodzy, ale będziemy kontynuować już w następnym odcinku. Więc dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.